Jak długo służysz w policji i w jakim pionie służysz? W policji służę od 99 roku, od 21 lat można powiedzieć w pionie operacyjnym. Czyli dla osoby, która nie jest związana z formacją, jesteś takim filmowym W11, tak? No, aż tak daleko bym nie szedł, że W11, ale no, można tak powiedzieć. No, nawiązując do tego W11, ludzie, którzy nie są związani z policją, oglądają różne seriale, filmy hollywoodzkie, czy też polskie, krajowe produkcje i budują sobie wizerunek właśnie kryminalnych, tych operacyjniaków na podstawie tych seriali. Jak z perspektywy Twoich lat wypada to porównanie? Z perspektywy moich lat porównanie wygląda to w ten sposób, że bajki można wsadzić, że tak powiem, filmy hollywoodzkie, amerykańskie dotyczące pracy operacyjnej, gdzie wszystkie sprawy się układają, że wszystkie sprawy praktycznie wychodzą na koniec filmu, kończą się szczęśliwie. Jakie są predyspozycje dla takiego idealnego kandydata do służby właśnie w tym pionie? Jak wielu policjantów, wiele osób związanych ze służbą w policji mówi, praca w pionie kryminalnym jest to taka esencja pracy w policji, dlatego że w pionach kryminalnych, w pionach operacyjnych stykamy się tak naprawdę z całym wachlarzem przestępstw opisanych w kodeksie karnym. I tak naprawdę nie wiemy, przychodząc do pracy, na co w dany dzień w służbie trafimy. Czy do pionu kryminalnego można trafić bezpośrednio po wstąpieniu do policji? No bo każdy zaczyna swoją przygodę z niebieskim mundurem, przechodząc rekrutację, dokładnie taką samą jak każdy inny policjant. Potem przechodzi szkolenie podstawowe, adaptację, no i potem trafia się do jednostki. Czy można być od razu kryminalnym, czy uważasz, że to jest dobre, czy raczej powinno się najpierw zasmakować tej ulicy w patrolu? Raczej do pionu kryminalnego powinni trafiać funkcjonariusze ze stażem już odbytym, tak jak słusznie zauważyłeś, że tak powiem, na ulicy. Z tych osób przełożeni powinni wytypować osoby, które w trakcie służby na ulicy przejawiają predyspozycje właśnie takie jak dyspozycyjność i przede wszystkim umiejętność radzenia sobie w sytuacjach ekstremalnych. Dobrze właśnie o tym powiedziałeś. Praca w policji, wiadomo, wiąże się z tym, że na początku swojej drogi wypowiadasz tą rotę ślubowania, czyli nawet z narażeniem życia. Jak często, oczywiście nie wdając się w szczegóły, no bo wiadomo, że zajmujesz się sprawami, czy zajmowałeś, których nie możemy ujawniać, ale jak często znalazłeś się w sytuacji, gdzie tak na pierwsze teraz przypomnienie, no byłeś w takiej sytuacji, że nawet z narażeniem życia? W ciągu 22 lat stażu tych sytuacji było tak wiele, że mi jest w tej chwili ciężko mówić ile, posiłkując się liczbami. Natomiast no, było tego sporo. Praktycznie każda jedna sprawa operacyjna realizowana przeze mnie, czy też przez moich kolegów, z którymi tutaj współpracuję, kończy się realizacją związaną przede wszystkim z zatrzymaniem osób, co do których takie czynności są prowadzone, więc wydaje mi się, że każdy taki wyjazd, czy też do osób poszukiwanych, czy też do osób, które przychodzą w materiałach jako osoby do zatrzymania, stwarza sytuacje niebezpieczne. Czy to zawsze jedziecie przygotowani, mówiąc kolokwialnie, na najgorsze? Tak, zawsze jedziemy przygotowani, zawsze są to siły i środki odpowiednio dobrane do możliwości wystąpienia zagrożenia. Jeżeli w trakcie realizacji wchodzimy w posiadanie informacji mówiących o tym, że sprawcy czy też osoby poszukiwane mogą posiadać broń, oczywiście posiłkujemy się zespołem kontrterrorystycznym. Wrócę jeszcze raz do początku, no bo wiadomo, że w pracy operacyjnej, w pracy takiej, jaką ty się zajmujesz, podstawą jest to doświadczenie, budowanie bazy informatorów, czy też kontaktów na mieście, czy też sposobu twojego działania, ale na samym początku rozumiem, że musiałeś też przechodzić jakieś szkolenia specjalistyczne, czy jak to wygląda? Ja mogę to opisać z perspektywy swoich lat, bo to były lata bodajże 2001 rok, więc w 2001 roku przychodziłem szkolenie specjalistyczne operacyjne w szkole w Pile. Trwało one 6 miesięcy i to był mój taki naprawdę wstęp do pracy w sekcji operacyjnej. Zajmowałem się zabójstwami. Później, w miarę nabywania nowych obowiązków, przechodziłem kolejne inne szkolenia, takie jak szkolenia pirotechniczne,
gdzie też prowadziliśmy sprawy dotyczące użycia materiałów wybuchowych i tak po kolei. Wspomniałeś o służbie w sekcji zabójstw, czyli dotykałeś tego, co jest najbardziej ekstremalne w naszej rzeczywistości, tego, co najbardziej może nas dotknąć, chociażby niedawna sytuacja z chłopcem z Sosnowca. Jak ty jako policjant, który musi być na miejscu profesjonalny, musi wyłączyć emocje, jak radzisz sobie z tymi emocjami na miejscu zdarzenia? No masz naprzeciwko siebie sprawcę, który dokonał jakiegoś bestialskiego czynu, a ty jesteś człowiekiem i często w internecie się czyta takie opinie, głosy, oczywiście bardzo ekstremalne i niedopuszczalne w naszym systemie wartości i prawnym, że jakbym był na twoim miejscu, to wyjąłbym pistolet i bym go odstrzelił, a ty musisz go tylko zamknąć do więzienia. No, wszystko oczywiście po zatrzymaniu, przed zatrzymaniem takiej osoby odbywa się zgodnie z literą prawa, bo tutaj sobie tego nie wyobrażam inaczej, a emocje no po prostu trzeba powstrzymywać. No. Takie jest życie, do takiej firmy, że tak powiem, u nas w naszym slangu przyjąłem się i pewnych zasad musimy przestrzegać, pomimo tego, że gdzieś tam te emocje rzeczywiście trzeba trzymać na wodzy, czy też przy sprawcach, szczególnie jakichś okrutnych zabójstw, czy przy zgwałceniach, czy przy przestępczości przeciwko nieletnim i tak dalej. No, najlepszym wyjściem z takiej sytuacji to jest znalezienie sobie innego, że tak powiem, hobby poza służbą i odreagowanie po prostu. Czyli nie jest to raczej dopuszczalne i akceptowalne, żeby twoim wzorem postępowań był komiksowy Punisher, który bez sądu wymierza sprawiedliwość na miejscu, nie. Jak pani władca. Ty jesteś policjantem działającym na podstawie prawa i tak. Oczywiście. Sam już wspomniałeś, że operacyjni, kryminalni to taka niejako elita, ale jak sam wspomniałeś, to też jest współpraca, na przykład rozpoznanie przez dzielnicowego, czy też pozyskiwanie informacji od policjantów innych pionów. Jak ważna jest współpraca kryminalnych z innymi policjantami? Współpraca kryminalnych z innymi funkcjonariuszami jest bardzo ważna na etapie pozyskiwania informacji, czy też operacyjnych, czy też procesowych. Z tego względu, że musimy czasami posiłkować się też wiedzą funkcjonariuszy, którzy mają lepsze dotarcie do środowisk, nie wiem, z danego miejsca zamieszkania, tak jak słusznie wspomniałeś, jeżeli chodzi o dzielnicowych. Posiłkujemy się przy zatrzymaniach też funkcjonariuszami ruchu drogowego, żeby, jak to się też w naszym slangu mówi, nie spalić danych tematów. No wiadomo, korzystamy z prewencji, funkcjonariuszy prewencji przy zatrzymaniach, przy czynnościach związanych z konwojowaniem. Także no, można by tutaj wiele wymieniać. Tak naprawdę bez siebie nie jesteśmy w stanie tej, że tak powiem, ciężkiej służby pociągnąć. Czyli mimo tego, że no, kryminalnie to jest takie creme de la creme, elita tej policji, to jednak jest to dalej praca zespołowa i bez pewnych... Oczywiście, tylko i wyłącznie. W sekcjach, w zespołach, w wydziałach kryminalnych nikt nie wyobraża sobie pracy samodzielnej. Zawsze pracujemy zespołowo. Od samego początku pozyskiwania informacji dotyczących możliwości popełnienia przestępstwa do zakończenia tych czynności, czyli do tak zwanej realizacji i zatrzymania osób. Czyli wracając do tych mitycznych hollywoodzkich bohaterów, gdzie sami w pojedynkę biegają po mieście, rozwiązują sprawy kryminalne, jest to tylko i wyłącznie fikcja na potrzeby Hollywood i filmu. Być może zdaje to egzamin gdzieś w początkowej fazie prowadzenia pracy operacyjnej, natomiast już prowadzenie dalszych czynności samemu nie da się zrobić. Czy osobie, która jest już w służbie, albo dopiero myśli o tym, żeby wstąpić, poleciłbyś pójście właśnie w tym kierunku, bycie operacyjnym? Kierując się doświadczeniem, poleciłbym to osobom, które, tak jak na początku tej rozmowy wspomnieliśmy, posiadają predyspozycje takie jak przede wszystkim dyspozycyjność i, jak pokazuje życie i pokazuje ulica, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach ekstremalnych, bo to jest przy pracy operacyjnej bardzo ważne. Dlatego kandydatów do pracy w sekcjach, zespołach, wydziałach operacyjnych serdecznie zapraszam. Służba w pionie operacyjnym to nie jest siedzenie za biurkiem. To nieustannie zmieniające się sytuacje oraz konieczność stałego podnoszenia swoich kwalifikacji i radzenia sobie w sytuacjach, które mogą cię zaskoczyć. Musisz być przygotowany w każdej chwili na to, co przyniesie życie, co przyniesie los. Zostań jednym z nas, zostań opolskim policjantem.